Dzisiaj Pan Bóg nam wyjaśnia, o co w ogóle chodzi z grzechem. Bo my czasami o grzechu myślimy w taki sposób, że to jest złamanie jakiegoś przepisu. Tak jak na przykład ktoś jedzie sobie drogą, przekroczy prędkość, no to jest policjant, daje mu mandat, prosta sprawa, wszystko jest jasne. I czasami tak można pomyśleć też o grzechu, że to jest taki moment, w którym my mamy w Piśmie Świętym różne przepisy, wykraczamy, no to Pan Bóg nas albo ukaże, chyba że tam pójdziemy do spowiedzi, no to rozliczymy się inaczej i mamy czyste konto. A dzisiaj, kiedy Pan Bóg przez proroka mówi do Izraelitów o grzechu, to on im zupełnie inaczej o tym opowiada. On najpierw opowiada o swojej miłości, o tym, jak budował Izraela, jak wszystko, co Izrael osiągnął, jest owocem działania Pana Boga, a Pan Bóg działa zawsze z miłości. I wtedy odwrócenie się od Pana Boga i życie bezbożne jest zdradą miłości. To nie jest tylko przestąpienie jakiegoś prawa, że mam przepis, nie zachowałem przepisu, no to mandacik. Tylko to jest zdrada kogoś, kto kocha. To jest najgłębsze biblijne rozumienie tego, czym jest grzech. Uczniowie reagują obronnie na słowa Jezusa o nierozerwalności małżeństwa. I tak to już jest, że niektóre prawdy Ewangelii są jakoś zgodne z kulturą danego czasu i miejsca, albo nie są. W czasach Jezusa było to trudno przyjąć, że małżeństwo może być nierozerwalne. W naszych też to jest trudno to przyjąć. Na przykład 100 lat temu było to oczywiste. I to się zmienia. Zawsze będzie tak, że w danej kulturze, w danym czasie chrześcijaństwo będzie trochę zgodne z kulturą, a trochę kontrkulturowe. To, co dla nas jest ważne, że gdzie byśmy i niekiedy żyli, to że słowa Jezusa są słowami życia, słowami Boga samego.